Widzowie, jest tragedia. Jest tragedia, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, co ja mam zrobić z tą bronią. Mam ją pochowaną, a przeze mnie może być problemy Milki. To jest najgorsza rzecz, jaka mogła się wydarzyć. Tata Hejtera spodziewa się, a nawet nie spodziewa, ale podejrzewa lekko, że może to Milki właśnie okradła go i poszedł właśnie tam gdzieś też kręcić. O, już są tam róże, ja nie wiem. To jest jakaś tragedia, ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić i nie chciałbym, żeby ona miała przeze mnie problemy. Dlatego w dzisiejszym odcinku muszę wymyślić, co zrobić, żeby jednak odciągnąć uwagę taty Hejtera od Milki. Zanim jednak przejdziemy do... materiału, kliknijcie wciopkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Filmy są tutaj codziennie o godzinie 19:19 i o godzinie 14:14 codziennie na moim kanale Szczypsom Plus również są materiały. Wbiliśmy tam ostatnio 100 tysięcy subskrypcji, więc serdecznie was zachęcam, żeby tam wbić i być razem z nami, ponieważ dzieje się tam naprawdę sporo. Dobra, słuchajcie. Sprawa prosta, ja idę zobaczyć tak, idziemy zobaczyć na tą broń, ponieważ ja jestem troszkę przerażony tym, że ja ją faktycznie mam i troszkę mi się to nie podoba. I ja bym się chciał jej pozbyć jak najszybciej, zdecydowanie, i nie mam zamiaru jej, że tak powiem, długo trzymać u siebie. Chociaż wydaje mi się, że jedną broń dla własnej obrony powinienem zostawić. I teraz tak, to jest broń, do której jest potrzebna amunicja Basic Bullet, czyli Basic Bullety to są właśnie te. Potrzebujemy to do tej broni i ja myślę, że zostawimy sobie z tumikiem, no bo w końcu tajny agent powinien mieć broń z tumikiem. Zrobimy sobie tak, muszę to posegregować jakoś, żeby to widzieć. To jest tutaj, to tego nie chcemy. Zróbmy może, podzielmy to na takie dwie części. To chcę i to, żeby było po prawej stronie, po lewej stronie, i to sobie zostawiam. A tego się muszę pozbyć. Tylko właśnie, ja nie wiem, jak ja mam się tego pozbyć totalnie. Dla mnie to jest najgorsza decyzja teraz, co ja z tym mam zrobić. No ale póki co niech to jest tutaj. Nie wiem, czy... Ja tak się zastanawiam, czy nie powinienem chodzić już z tą bronią, żeby dla własnego bezpieczeństwa ją mieć przy sobie. I wydaje mi się, że powinienem. Z tym, że jeżeli tata hejtera mnie nakryje razem z tym, to będę miał przekichane podwójnie. Więc może póki co na razie tego nie będę brał, ponieważ nie chcę ryzykować. Nie chcę, żeby on po prostu zauważył, że ja coś takiego ze sobą mam. To by było bardzo niebezpieczne. A muszę się zdecydowanie zastanowić nad tym, co zrobić, żeby odciągnąć go od Milki. I ja muszę pójść do Milki, zobaczyć, czy ona w ogóle jest na chacie. Mam nadzieję, że jej nie ma. Mam nadzieję, że jej teraz nie ma. Ja w ogóle jej już długo nie widziałem i nie wiem, gdzie ona totalnie jest. Ale mam nadzieję, że tata hejter tutaj nic nie zrobił. Wchodzimy do środka. Halo Milki, czy jest tu Milki? Halo, halo, halo. Schodzę na dół. Nie no, nie widzę nic, nie ma jej tu, dobra, czyli git, czyli możemy być spokojni. Nie ma Milki na chacie. Mam nadzieję, że nic nie stało, żadnej wiadomości nie ma. Nie wiem, ja muszę... Nie wiem, co muszę, szczerze mówiąc. Nie wiem, widzowie, nie mam pomysłu totalnie na to, jak mogę go spławić z tej decyzji, nie? Jakby on będzie na pewno tak sfokusowany na Milki, że ona będzie miała na pewno przekichane. I ja muszę wymyślić plan B. Plan taki, wiecie, coś na zasadzie, że ja powiem mu... Nie wiem, co ja mogę mu powiedzieć. Ja mogę mu powiedzieć, że... nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Nie mam pomysłu, co ja mógłbym mu powiedzieć, jak ociągnąć jego uwagę. I musiałbym na kogoś zwalić winę, a ja też nie chcę tego przyznawać, bo było na mnie totalnie. Dobra, nie wiem, ale muszę mieć tą broń ze sobą. Muszę tą broń mieć ze sobą, więc ja lecę do chaty, żeby tą broń zabrać chyba, no bo jednak, chociaż nie, jak mnie przyłapie z tą, no nie, jak mnie przyłapie z bronią, to jest totalna tragedia. Czyli tego nie mogę zrobić. Dobra, ja muszę chyba z Dawidem pogadać. Nie wiem, czy on jest u siebie na chacie, żeby z nim porozmawiać. O! Dobry. Cześć. Co się stało? Proszę, potrzebuję tej pomocy, szybko. Czekam, mojej pomocy? Ja nie wiem, ale może, a może pan schować tą broń? Proszę. Nie mogę, bo tą sterownikiem wezmę. O, dobra. Słuchaj, okay. Ogólnie to wygląda tak, że to blondyna. To wszystko jej wina. Ja widziałem, że na pewno to, ja widziałem ale to. Ale co ona? No to mi okradła, te pistolety wszystkie. To ona, bo jej nie ma tak długo, to ona pewnie uciekła już do Meksyku jakoś, zmieniła swoje ten, zamiast Milki, to ale ona nawet... To raczej nie jest ona, to... Mi się wydaje, że... Ale dlaczego? Skąd są jakieś dowody na to, że to ona? Poza tym, ktoś okradł broń, a nic nie wiem o tym. Jak to nie wiesz? Ja nic wiesz, nie wiem. Każdy o tym już wie, każdy już o tym wie. Wiesz, ja... A to ja nic nie wiedziałem. A, no dobra. Naprawdę, ja nic nie wiedziałem. Co się stało? To umyj uszy, to będziesz słyszał wszędzie. No po prostu ktoś mi wlazł na tamtą chałupę, na... Aha. Willę moją, nie? No i wysadził już tak, zrobił tak, wiesz, tak. Po TNT po sobie było puuu i nie było normalnie. I co zabrali? Broń? No jak jakąś tam broń, nie wiem, ogólnie, słuchaj, bo to jest jakieś tam, wiesz, broń do, no słaba, nie, no tam nic wielkiego się nie stanie, ale ja się boję o mojego pracownika, wiesz, bo ja się boję, że ktoś mu normalnie łeb odstrzeli, bo ja się właściwie... A kto jest twoim pracownikiem? No Dave, nie, Jabson. Dave jest twoim pracownikiem? Ja nic nie wiem o tym.
No jak ty nie wiesz? Ty głuchy jakiś jest. Ja chyba pod głazem żyję. Ale to na pewno nie Emilia, mi się wydaje, bo jej dawno nie było na Palionowie, wiesz? No nie, ale słuchaj, bo ja myślę, tutaj już... Powinieneś skupić gdzieś... gdzieś indziej. Ale powiem ci tak, że ogólnie mi się już tutaj grono podejrzanych zwęża, nie? Skoro nie Emilia i jesteś jakby pewny, że to nie ona, to nie jest Yeti, no. To na pewno nie jest Dave, to na pewno nie jest hater, to został mi tylko Bzyku. Aha. I ty. Nie, to w takim razie musi to być Bzyku. To nie Bzyku! O nie, widzowie, ale mamy przypał. Dobra, widzowie, jest tylko jedna rzecz, którą mogę zrobić. Ja muszę się spotkać z Milki, muszę jej zostawić informację jakoś. Czekajcie, gdzie ja mam książki jakieś, dobra, tu są książki, co w nich jest napisane. Dobra, co to jest, że książka ze SpongeBobem, taka stara, dobra. Siema, Milki, musimy się spotkać, ponieważ grozi ci niebezpieczeństwo. Musisz się ukrywać. Dobra, nie możemy też jej powiedzieć w ogóle, o co chodzi. Ja nie mogę, ja nie wiem. Jeżeli ona się dowie, że przeze mnie ma... No, to się jeszcze na mnie wkurzy, no to ładnie. Dobra, bierzemy skrzynkę, żeby to jej tam zostawić gdzieś. I teraz trzeba w jakimś takim dobrym miejscu, tak żeby ona to znalazła, a żeby tata hejtera tego nie znalazł. Bo jeżeli on zobaczy, że tam ja taką książkę zostawiłem, to on będzie wiedział na 100%, że ja ją ostrzegłem. To tak w ogóle, to tak nie może być. Dobra, czekajcie, musimy to schować w takim miejscu, gdzie ona zerknie, tak na pewno, żeby to zobaczyła. Wiem gdzie zerknie. Tata hejtera tam nie powinien iść, ona na pewno do tych tutaj kocurów będzie łazić. Więc tak, tu są jakieś... Są groby? Dobra, nie wiem, tu zostawmy... Nie, tu. Musimy zrobić tak. Zróbmy tak i to jest idealne miejsce na to, żeby tutaj takie coś schować. Więc dajemy tutaj tą książkę i mam nadzieję, że ona ją znajdzie. Ej, tak by może było, ale to ona tego nie znajdzie na pewno. Dobra, trzeba zrobić tak i zróbmy... O nie. Zróbmy tak i dajmy tu, żeby widziała, że coś jest nie tak. Tu już jak wejdzie, będzie wiedziała, że coś jest nie halo, że dlaczego to jest tak. I z drugiej strony też tak damy tak, że w razie gdyby tutaj wszedł tata hejtera, to pomyśli, że taki jest design. Tak to przemyślałem w tym momencie. Ona tu wejdzie, zobaczy, że jest skrzynka, zobaczy książkę. Dobra, no to git. A możemy tam się jeszcze podpisać w ogóle, możemy podpisać, że to ode mnie. Tu i zróbmy tak. Myślnik, toast. Myślnik, toast. Dobra. Zostawiamy taką wiadomość tutaj, mam nadzieję, że ona ją odczyta. Musimy się spotkać i pogadać, bo nie jest dobrze i uważam, że jeżeli tata hejtera faktycznie będzie chciał coś zrobić złego... O, ja nie wiem, ale dobra, w tym momencie ja już wiem, że muszę chodzić z bronią. Tata hejtera i tak mnie nigdy nie przeszuka tak naprawdę, a ja muszę po prostu mieć jakieś bezpieczeństwo, więc ja idę po tą broń, bo ja muszę z czymś chodzić. Nie może być tak, że jestem bezbronny, więc chociaż tą jedną broń jako tajny agent powinienem mieć. W końcu po to ją miałem mieć. Więc ja w tym momencie zostaję tajnym agentem na full etat tak naprawdę... O kurczę, co ja tu zrobiłem? Na full etat i biorę tą broń. Biorę tak i bierzemy amunicję. Będziemy musieli tutaj przychodzić sobie po amunicję, nie chcę wszystkiego stracić. Też, więc będę robił tak, że tu trochę mam i tyle na razie wystarczy. I od dzisiaj to jest moja broń, z którą muszę chodzić, ponieważ to ona będzie sprawiała, że będę mógł się czuć w miarę, chociaż trochę bezpieczny. Dobra, wiecie co, moją teraz taką bazą, w której będę się ciągle chować, to myślę, że będzie to drzewo. To jest chyba najlepszy pomysł, żeby właśnie teraz tutaj całkowicie się przenieść, ponieważ tutaj mogę się w miarę czuć bezpiecznie i stąd mam wyjście ewakuacyjne, na przykład tutaj, nie? Więc jakby ktoś mi tutaj wszedł, ja robię tak i mnie nie ma. Jestem skitrany, jestem gdzie indziej, ja nie mam w ogóle żadnego światła tutaj. Dobra, to jest lipa. Ale przynajmniej widzę, gdzie mam tutaj klikać i pamiętam. Więc może to nawet być moja przewaga, że nie mam światła. O, jest moje sępie oko, w końcu je znalazłem. Ja właśnie nie wiedziałem, gdzie ja je zostawiłem. Dobra, jest, to git. Dobra, mamy broń. Ja muszę zrobić sobie porządek w ekwipunku. Musimy tak, wywalić to. Elytra mi się przyda, zielone mogą się przydać, to wywalamy. To może nam się przydać, karta nam się przydać. No teraz póki co nam się nie przydaje, bo nie mamy dostępu do naszej willi. Ale dobra, to odłóżmy, tu mamy tak. Luneta. Co mi tutaj się mniej przydaje? Nie, za dużo jest tych rzeczy w ogóle do posiadania na tym pierwszym slocie. To jest jakaś tragedia. Dobra, musimy... Dobra, elytra tu na razie tak, robimy coś takiego. O, to dajmy tu, że... O, może tak było, żeby na samym końcu mieć slota takiego schowanego. Dobra, no nie wiem, ja mi się wydaje, że jestem gotowy na to, żeby tutaj, że tak powiem, się ukrywać. I wydaje mi się, że to miejsce jest dobre tutaj do ukrywania, tym bardziej, że mamy tutaj fajny wgląd na całe Palionowo. Wiemy, co się mniej więcej dzieje na Palionowie. Ta mapa jest najlepszą mapą jaka mogła powstać, bo mamy tutaj wgląd naprawdę na bardzo wiele rzeczy. No, ewentualnie są inne wioski, w których też bym mógł się poukrywać w razie, gdyby trzeba było. No, ale póki co, te drzewa wydaje mi się, że są dobre, jeszcze jest drzewo Dave'a.
Właśnie, jak to wygląda na górze? Ja mam wszystko, co potrzebuję. Ja myślę, że powinienem... powinienem mieć tutaj więcej żarcia chyba, mam tylko 34. No ale dobra, do domu też mogę wracać, nie? No ale muszę się ukrywać, chociaż tata hejtera... Kurczę, on i tak ma game moda, on mnie znajdzie wszędzie, nieważne gdzie się ukryje, tak naprawdę. No dobra, możemy tu być, tu będzie trzeba przenieść troszkę sobie żarcia w te miejsca. I będę mógł tutaj, że tak powiem, żyć i będę tutaj mógł funkcjonować na full, że tak to ujmę. Tutaj są piece. Nie no, to drzewo jest przygotowane do tego, żeby tutaj w 100% żyć, więc wydaje mi się, że to jest dobre miejsce, w którym mogę być. Tym bardziej, że jakby trzeba było uciekać, to tutaj mogę lecieć nawet na to drugie drzewo. No i widzicie, jestem już w drzewie Dave'a i możemy tutaj na spokojnie, że tak powiem, funkcjonować. I jakby trzeba było nawet stąd uciekać, gdzieś, nie wiem, tu elytrom, tam lecieć. No, jest, są miejsca do ucieczki, wydaje mi się, że jest git i wydaje mi się, że jest to... Że dobrym miejscem jest chowanie się póki co w tym drzewie.